Dziś w naszym wydaniu. Ubiegłego roku bank Pekao S.A. opuścił kamienicę przy wschodniej pierzei rynku. Teraz, 1 marca, burmistrz Grzegorz Watycha podpisał z miejscowym biurem projektów Arching Agnieszki Rusnak umowę na wykonanie projektu adaptacji budynku dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na 2 dni rozciągnęły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wydarzenia organizowane przez Nowotarską Grupę Mieszkańców Pamięć i Podhalańską Grupę Rekonstrukcji Historycznych Błyskawica zaangażowały też sporą rzeszę młodzieży. Ubiegłego roku bank Pekao S.A. opuścił kamienicę przy wschodniej pierzei rynku. Teraz, 1 marca, burmistrz Grzegorz Watycha podpisał z miejscowym biurem projektów Arching Agnieszki Rusnak umowę na wykonanie projektu adaptacji budynku dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej. Po wyprowadzce z Miejskiego Ośrodka Kultury w związku z modernizacją i rozbudową otwiera się przed nią tym samym perspektywa zyskania docelowej siedziby w nowej idealnej lokalizacji z widokiem na cały rynek. Budynek ten został zakupiony w ubiegłym roku po jakby tutaj wyprowadzce banku Pekao. Tutaj udało nam się wygrać postępowanie, które zostało przez bank ogłoszone na sprzedaż tej nieruchomości i przypomnę, tak, za cenę 4 050 000 zł miasto stało się właścicielem tego budynku. Budynek, jak można tutaj zobaczyć, w dobrym stanie, w atrakcyjnym miejscu i stąd od początku byłem bardzo zdeterminowany w tym, żeby doprowadzić do nabycia tej nieruchomości, do tego, żeby biblioteka miała swoje miejsce w centrum miasta, no i żeby wykorzystać też jakby pewien potencjał, jaki ta lokalizacja ze sobą niesie. Projekt adaptacji został zlecony w trybie zapytania ofertowego i wyboru najkorzystniejszej oferty, a będzie ona dokonywana według opracowanego wcześniej programu funkcjonalno-użytkowego. Jest on wymagający, lecz prawie 800 m² do wykorzystania plus spore podwórko pozwoli nie tylko spełnić potrzeby czytelniczej klienteli, ale i rozwinąć działalność. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że bardzo dobrze się stało, że właśnie tutaj pani nowotarżanka będzie projektować tą bibliotekę, bo myślę, że oprócz jakby pewnych spełnienia wymogów formalnych, też jakby pewien taki aspekt lokalności i też jakby można powiedzieć przyszłego użytkownika tej może biblioteki wplecie do całej tej swojej pracy, czyli jak to się mówi, że pewne takie zaangażowanie będzie nie tylko ze strony takiej projektanta, inżyniera, ale właśnie też jakby osoby, która zna lokalne potrzeby i też się będzie jakby utożsamiać z tym, że jakie funkcje ta biblioteka będzie spełniać. Dziękuję. Tak? Mam nadzieję, że podołamy zadaniu. Czeka nas dużo pracy, ale będziemy się starać. Ale damy radę. Pracy jest naprawdę dużo. No, mamy, że tak powiem, cały program funkcjonalny wyznaczony, który mamy tutaj zmieścić. Mam nadzieję, że się wszystko uda zgodnie z zamierzonym planem, zgodnie z wszystkimi założeniami, bo założeń jest dużo i program jest rzeczywiście ambitny. Projekt adaptacji ma powstać do pół roku. Podpisanie umowy odbyło się w asyście mediów oraz pani skarbnik Urzędu Miasta Ewy Bobek i pani dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Danuty Wojdyły. W imieniu swoim, ale też pracowników, ale także też społeczności lokalnej, która oczekuje nowego miejsca na mapie nowego targu, czyli nowoczesnej biblioteki z tradycjami, stało się to. Naprawdę jestem wzruszona, cieszę się, że umowa została podpisana. Dołożymy też wszelkich starań, jeżeli chodzi o zespół, żeby tutaj dobrze współpracować z Urzędem Miasta, z panią tutaj wykonawczynią tego całego projektu, ponieważ wtedy będzie pełny sukces. Chcemy, żeby ta instytucja, która tutaj powstanie w tym pięknym miejscu, w sercu Nowego Targu, z widokiem pięknym na rynek, bo naprawdę jak się chodzi tutaj po tym budynku, widok jest przepiękny i chciałabym, żeby tutaj tętniło życie czytelnicze, ale też takie edukacyjno-kulturalne, ponieważ biblioteka chce nadążać za nowoczesnymi trendami. Chcemy, żeby to miejsce było przyjazne, było nowoczesne, znajdowało się tutaj mnóstwo nowości,
dużo nowych, że tak powiem, też ofert, ale to, co do tej pory robimy, chcemy dalej kontynuować, a nawet po prostu poszerzyć swoją działalność, wydłużyć też godziny pracy, ponieważ będąc tutaj w sercu miasta, chcemy, żeby to życie tętniło, żeby odbywały się czy wieczory, czy jakieś właśnie tutaj spotkania czytelnicze, jeżeli uda się to patio pięknie wygospodarować, żeby ten budynek też był dostępny, czyli winda dla osób niepełnosprawnych, bo to jest jakby najważniejsze. Jeżeli chodzi o funkcje, które chcemy tutaj wprowadzić, to chcemy, żeby było więcej przestrzeni dla osób, które do nas przychodzą. W nowej siedzibie służyć im będą oczywiście wypożyczalnia dla dorosłych, czytelnia, mediateka dla młodych, kącik dla dzieci, stanowiska komputerowe, ale ma to być również chętnie odwiedzane miejsce spotkań, rozmów, kulturalno-artystycznych wydarzeń, dla których dotąd brakowało bibliotece odpowiedniej przestrzeni. Przypomnijmy, że starania o znalezienie godnej siedziby dla biblioteki miasto czyniło od roku 2016. Pomysł zlokalizowania jej na terenie zielonym przy Alei Kopernika wzbudził jednak wiele kontrowersji. Opatrznościowym zbiegiem okoliczności było opuszczenie przez PKO SA kamienicy przy rynku, co w porę zasygnalizował przewodniczący Komisji Kultury Leszek Pustówka, a Rada szybko przychyliła się do takiej koncepcji. Na to rozwiązanie myślę, że jest satysfakcjonujące wszystkich i też dobrze, że ten budynek zostaje jakby tutaj jako taki budynek użyteczności publicznej, no bo bank takim budynkiem też był, że tutaj była instytucja, co też nie jest bez jakby tutaj znaczenia dla centrum miasta, bo jeżeli biblioteka będzie żyła, to też będzie ożywiać centrum miasta, żeby nie było tak jak w innych miastach, które no borykają się już dzisiaj z bardzo widocznym problemem takiego wymierania życia w centrach miast. Biblioteka no to też jest właśnie jeden z celów, żeby właśnie poprzez swoją aktywność no, jak najwięcej ludzi tutaj przychodziło i żeby po prostu powodowało, że rynek również dzięki temu będzie ożywiony, bo z różnymi akcjami będzie można wyjść, jak może nie na dziedziniec, to na płytę rynku. Jeżeli chodzi o inne funkcje, no mamy troszkę tych pomysłów, ale nie chciałabym też zdradzać wszystkich szczegółów, bo myślę, że ten efekt, który będzie końcowy, chcielibyśmy, żeby przyjemnie zaskoczył. Miasto będzie dążyć do tego, by znaczną część kosztów adaptacji udało się pokryć ze środków zewnętrznych przeznaczonych na rewitalizację. Pieniędzy na atrakcyjność, nowoczesność i funkcjonalność skąpić nie zamierza. Kamienica jest przedwojenna, ale dla potrzeb banku przystosowywana 30 lat temu. W spadku po poprzednim właścicielu został miastu zabytkowy sejf z wiedeńskiej fabryki, który powędruje do Muzeum Drukarstwa. Na dwa dni rozciągnęły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wydarzenia organizowane przez Nowotarską Grupę Mieszkańców Pamięć i Podhalańską Grupę Rekonstrukcji Historycznych Błyskawica zaangażowały też sporą rzeszę młodzieży. Pierwszego dnia wypełniła ona salę kina Tatry, przybywając na spotkanie z dwoma gośćmi. Jednym z nich był Tadeusz Płużański, dziennikarz, historyk, publicysta, autor książek oraz audycji telewizyjnych i radiowych, prezes Fundacji Łączka, sprawującej opiekę nad kwaterą cmentarza powojennego Wąskowskiego w Warszawie, która kryje szczątki ofiar komunistycznych zbrodni. Jego dokumentalne dzieło to m.in. książka o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, którego przyjacielem i współpracownikiem był Tadeusz Płużański senior, żołnierz niezłomny o pseudonimach Tadeusz i Radwan. Gość z Warszawy nie omieszkał się odnieść do cięć w szkolnych programach oraz polecenia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, zakazującego Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych organizowania uroczystości upamiętniających Józefa Kurasia Ognia oraz Brygadę Świętokrzyską Narodowych Sił Zbrojnych. Kilka razy została zamordowana. A potem mordowali pamięć o niej, zakłamywali tę historię, robili z dziewczyny zbrodniarza, przestępcę. Ona była tylko sanitariuszką, prawda? Ona broni nigdy nie użyła, a do tego, jak wiemy, opatrywała jeszcze tych prawda, z drugiej strony. No a potem właśnie zrobiono z niej zbrodniarza. No i dzisiaj właściwie dzieje się to samo, tak? Ja czuję się, jakbym się cofnął do lat zaraz powojennych, tak? To jest ponowne niszczenie pamięci
o Ince, o Pileckim, o Ogniu, prawda, o Brygadzie Świętokrzyskiej, no zachowują się po prostu tak jak komuniści. Oni ponownie wyklinają tych ludzi, wyklinają tych żołnierzy, bohaterów naszych. No i musimy rzeczywiście protestować. Tu jest potrzebna duża mobilizacja oddolna. Drugi gość przyjechał z Krakowa. To Dariusz Walusiak, reżyser, historyk, autor filmowych dokumentów poświęconych bohaterom podziemia. Wydawnictwa także są atakowane. Ludzie, którzy nie są z tym systemem, są na nowo atakowani. To jest niesamowicie groźne, a groźne też od jednej strony. Od strony autocenzury. To jest najgorsza rzecz, jaka jest, bo oni nie są w stanie nas wszystkich spacyfikować i prowadzić drogą przez nich wyznaczoną, tylko ludzie, którzy cokolwiek robią, sami się cenzurują. Czy wydać taką książkę, za niedługo może być taki dylemat, może być czy wydać, czy będę miał problemy z uzyskaniem, czy drukarz, który właściciel drukarni, czy wydrukować taką książkę, czy już mnie straszą urzędem skarbowym. To są mechanizmy, których oni będą używać, ale nie są w stanie zatrzymać wszystkiego. Tylko my musimy wszędzie. I dlatego chcemy się spotykać i mówić, uświadamiać ludziom, że walka trwa i my zwyciężymy. My cały czas zwyciężamy, bo my reprezentujemy prawdę. A prawda zawsze zwycięży. Reżyser przywiózł zrealizowany w 2016 roku dokument Mój przyjaciel Laluś. Ostatniego partyzanta Rzeczypospolitej, Józefa Franczaka, pseudonim Laluś, zamordowanego podczas obławy 18 lat po wojnie, wspominają w tym filmie przyjaciel, żołnierz Armii Krajowej, porucznik Wacław Szacoń, pseudonim Czarny, syn Marek, dzieci żołnierzy wyklętych, sąsiedzi, świadkowie tamtych wydarzeń i pracownik Instytutu Pamięci Narodowej. Makabryczną ciekawostką jest, że ciało Józefa Franczaka pogrzebano bez głowy, która została odcięta na polecenie służb bezpieczeństwa i odnaleziona dopiero podczas śledztwa IPN-u na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Projekcja filmu i rozmowy z obu twórcami, zarówno w kinie, jak i w salce Ducha Świętego przy parafii, poprzedziły oficjalną część obchodów, rozpoczętych uroczystą mszą świętą w kościele świętej Katarzyny, w intencji żołnierzy wyklętych, niezłomnych, w asyście pocztów sztandarowych szkół i stowarzyszeń. Chce się zabić Boga w sercu człowieka. Chce się zabić Boga w sercu naszego narodu. Jaka będzie nasza przyszłość? Przecież się pozjadamy. Przecież się pozabijamy. A Bogu nie chodzi o to, byśmy się zabijali, ale byśmy z miłością tworzyli swoje życie i również pozwalali, by drugi człowiek, idąc drogą sprawiedliwości, uczciwości, mógł się rozwijać. To jest ten kamień węgielny, którego do dnia dzisiejszego chcą niektórzy odrzucić. My ten kamień węgielny, czyli Chrystusa, Jego krzyż i to wszystko, co krzyż przynosi, winniśmy nieść w swoim sercu. I nikt nas nie zniszczy, nikt nas nie zabije, nikt nas nie pokona. Bo jak śpiewamy, przyszłość jest nasze zwycięstwo. Amen. Po mszy świętej obchody przeniosły się na plac przed Krzyżem Katyńskim. Zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Nie brakło też słowa o bohaterach podziemnej walki. A ich rzesza w 1945 roku liczyła około 200 tysięcy konspiratorów. Wielcy Polacy, żołnierze wyklęci, niezłomni, dali nam przykład, że my Polacy bez wolności żyć nie umiemy. Dnia 1 marca nie jest to data przypadkowa. Tego dnia w 1951 roku w okotowskim więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców 4. Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji,
kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej. Zajęcie Polski przez Armię Czerwoną i włączenie połowy jej terytorium do Związku Sowieckiego sprawiło, że dziesiątki tysięcy nie złożyło broni, ale podjęło walkę zbrojną, walcząc o odzyskanie niepodległości, wypełniając złożoną przysięgę na orła i na krzyż. To dla nich najważniejsze były trzy wartości: Bóg, honor i ojczyzna. Powojenna konspiracja niepodległościowa była aż do powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy komunistycznej. Nie dajmy zginąć poległym. Wzywajmy ich po imieniu. Wzywamy was, żołnierze Armii Krajowej i konspiratorzy Polskiego Państwa Podziemnego, partyzanci batalionów chłopskich i Narodowych Sił Zbrojnych, członkowie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, ginący tak jak Danuta Siedzikówna Inka z ostatnim okrzykiem na ustach: niech żyje Polska! Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Młodzież z Grupy Rekonstrukcji Historycznych przypomniała strofy wierszy o żołnierzach wyklętych. O ironio historii, która wiernych swych synów za największych jej wrogów uznała. Krew niewinna Polaków wsiąkła w ziemię ojczystą. Gdy uczciwość z kłamstwem przegrała, nadszedł dla was czas prawdy. Bohaterscy żołnierze, sprawiedliwości zorza jaśnieje. Przywrócono wam godność, tak nikczemnie splamioną. Cała Polska wam dzisiaj dziękuję. Hołd wam z serca składam, o niezłomni żołnierze, za ofiarę z życia złożoną. Wasz wysiłek i męstwo, ostateczne zwycięstwo, Polskę wolną znów przywróconą. Wiązanki u stóp krzyża składali przedstawiciele samorządów miejskiego i powiatowego, parlamentarzystów Związku Podhalan, Solidarności, Rycerzy Kolumba, Grupy Mieszkańców Pamięć i Grupy Rekonstrukcyjnej. Wołajmy do Boga zawsze o miłosierdzie dla tych, którzy z miłością do ojczyzny, czy do każdego z nas, przeżywali każdy swój dzień i ten ostatni, kiedy przechodzili do wieczności jako męczennicy, ofiarując swoje życie za wolność naszej ojczyzny. Reszta należy do patriotycznych działaczy i nauczycieli historii, którzy nie powinni młodemu pokoleniu pozwolić zapomnieć o sprzeciwiających się sowietyzacji Polski i toczących nierówną walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR oraz podporządkowanymi im służbami w Polsce. Ceną tego sprzeciwu było życie prawem wilka, śmierć w osaczeniu i bezimienny grób. Ponadto w programie. To, co na nas patrzy z galeryjnych ścian jatek, jest klasycznym, a zarazem pełnym poezji malarstwem, tym razem z dalsza, bo z Poznania przyjechał autor gabarytowych obrazów, by przekonać, że realizm w malarstwie nie jest passé. Na nowotarskim jarmarku ruch coraz większy, do Nowej Targowicy, Kupieckiego Dworu oraz Galerii Czarna Owca przyjeżdżają Słowacy i Polacy. Teraz jest ku temu szczególna okazja, Międzynarodowy Dzień Kobiet, na który już przygotowani są przedsiębiorcy prowadzący stoiska z biżuterią. To, co na nas patrzy z galeryjnych ścian jatek, jest klasycznym, a zarazem pełnym poezji i malarstwem. Tym razem z dalsza, bo z Poznania, przyjechał autor tych gabarytowych obrazów, by przekonać, że realizm w malarstwie bynajmniej nie jest passé, że ono od pradziejów, od rysunków na skalnych w jaskiniach, karmiło się tym, co rejestruje oko. Piotr Paweł Drozdowicz jest absolwentem Poznańskiej Akademii, dziś Uniwersytetu Artystycznego imienia Magdaleny Abakanowicz, gdzie zdobył rzadkie umiejętności w zakresie malarstwa naściennego. Jako stypendysta ministra kultury i sztuki, ale także rządu francuskiego, odbył staż artystyczny w L'École des Beaux-Arts de Rennes we Francji. To był niesamowity okres życia fundowany przez Ministerstwo Kultury. Rok spędziłem we Francji, w Brytanii i oczywiście do Paryża bardzo często zajeżdżałem, wiadomo, do Luwru i do
innych kolekcji, ale szczególnie ta Bretania to jest po prostu raz, że bardzo bliska Polsce w ogóle charakterem jako region, ale z drugiej strony niesamowita jakaś mistyka i też kultura prawie że starożytna i celtycka i takie tradycje malarskie, bo mnóstwo malarzy Polaków tam przecież było, Ślewiński, nasi symboliści jeździli, Monet tam malował i po prostu w Pontawę szczególnie. Także to robi naprawdę wrażenie nieprawdopodobne. Po prostu budowało moją, tak powiem, mój magazyn młodego wtedy artysty. Z tak naładowanymi historią malarstwa bateriami Piotr Drozdowicz nie waha się określać swojej sztuki jako kontynuacji klasycznego nurtu. To sedno jego twórczej filozofii. A że jest to dzisiaj niezwykle trudne, bo ja sam dochodziłem do tego wiele lat. Skończyłem szkołę bardzo nowoczesną. Studiowałem 4 lata u profesora konceptualisty w Poznaniu. I robiliśmy instalacje, takie rzeczy, jak to się, jak należało wtedy robić. I po iluś latach i zmagań, i trudności, i takiego poszukiwania doszedłem do takiego, to był taki jeden ważniejszy etap, że stwierdziłem, że tych dwóch jakby filozofii sztuki nie da się połączyć, klasycznej i współczesnej. Dzisiaj, powiem boleśnie, wracam do klasycznego obrazowania. To znaczy zmysł wzroku jest dla mnie tym podstawowym doświadczeniem i uważam, że wystarczy czyste oko, ja to tak nazywam, żeby powstała prawdziwa dobra sztuka. Tak? Ja w to wierzę, a na ile mi się udaje to osiągać, to że tak powiem, w potomności się tam okaże. Kiedy artysta świadomie określił swoje preferencje, w środowisku konceptualistów realizm mógł się wydać obrazoburstwem. Z tego powodu musiał on zmienić pracownię, w której zdobywał dyplom. Ale dzięki nowym okolicznościom poznał starą, znaną nam na przykład ze ścian budynków odkopanych w Pompejach po wybuchu Wezuwiusza, technikę al fresco. Profesor mnie w pracowni dyplomowej wyrzucił za jeden z obrazów. Jest tutaj na wystawie. I siłą rzeczy szybko musiałem zrobić dyplom, więc pod ręką była pracownia malarstwa ściennego. I miałem szczęście, bo poznałem profesora, czyli on jeszcze pracował, ja kończyłem studia, on też pracę. I pokazał mi technikę al fresco. Potem wyjazd do Francji, ja to gdzieś poszukiwałem już na własną rękę, tam jakieś parę realizacji było i ta al fresco technika wydaje mi się po prostu czymś fundamentalnym dla całego myślenia malarstwa, w malarstwie w ogóle. W 2014 roku Piotr Drozdowicz obronił doktorat w dziedzinie sztuk pięknych na Wydziale Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Teraz pracuje jako adiunkt w jego katedrze rysunku, malarstwa, rzeźby oraz na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Obrazy, które złożyły się na nowotarską wystawę, artysta określa jako wyraz procesu dojrzewania, swojego myślenia o świecie, o ludziach, o spotkaniach z nimi. Akurat w moim przypadku to przybiera formę obrazu. I to właśnie klasycznego, płaskiego. Ja to mówię, substancje maziste po prostu rozsmarowuję na płaskim i nic więcej. Myślę, że też dochodzę do tego coraz bardziej, tak powiem, mam większą odwagę i przekonanie, żeby opowiadać historię poprzez obrazy. Że tkanina prosta jest dla mnie pretekstem do powiedzenia jakiejś historii. Spotkani ludzie, to są konkretni czasami znajomi, którzy gdzieś tam po prostu zgodzili się popozować. Czasami ten obraz ma ciekawą historię, przy którym stoimy, tak? Ponieważ no, to jest próba poradzenia sobie z pewną bardzo trudną sytuacją w Polsce, wydarzenia, bo godzina tutaj jest, tytuł to jest Sen, sobota 8:41. I to jest pewne wydarzenie, które o tej godzinie się zdarzyło. Jest samolot, jest sobota, jest poranek i ten obraz bardzo długo powstawał. Chodzi o katastrofę smoleńską.
po prostu zapamiętałem ten dzień, bardzo pozytywny poranek, senny, piękny, piękne słońce, takie delikatne w kwietniu, no i potem wiadomości, no nie? Na różny sposób sobie artyści radzili z tą sytuacją, no nie? Ja na wiele lat, to jest kilka lat malowałem ten obraz i nawet został, leżał przez ileś tam długi czas po prostu nieruszany. Ale to jest dla mnie najważniejsze, że to ma być ukryte. Tak? To jest tylko przykład tej opowieści, która jest gdzieś zainspirowana i moim stanem, doświadczeniem, ale też szukaniem jakiegoś, no w tym wypadku chyba najbardziej poetyckiego sposobu opowiedzenia o takiej sytuacji. Każde z tych płócien pozwala głęboko odetchnąć i odzyskać wiarę, że istota malarstwa nie zmienia się od wieków, że piękno może istnieć bez udziwnień, że sztuki nie trzeba odrywać od pola widzenia i prawdziwych ludzkich przeżyć. Poezja wtedy przychodzi sama. Zbliża się Dzień Kobiet. Proszę powiedzieć, co możemy tutaj znaleźć na tą wyjątkową okazję? Na tą wyjątkową okazję mam przepiękne komplety biżuterii. Mam pierścionki, kolczyki różnego rodzaju z kamieniami półszlachetnymi. Są to kolczyki ze stali chirurgicznej pozłacanej, które nie są alergiczne, nie reagują na wodę. Bardzo dobrze się noszą. Świetna imitacja złota. Mamy różne wyroby ze szmaragdem, z rubinem, również z koralem hodowlanym ze stali chirurgicznej, celebrytki, komplety różnego rodzaju, bransoletki, w srebrze również, w złocie. Także zapraszamy serdecznie. Zbliża się Dzień Kobiet, zapraszamy panów na zakupy, pomożemy wybrać przepiękny komplet dla swoich pań i nic innego, tylko zapraszam na stoisko. Największą popularnością w chwili obecnej są tak zwane celebrytki. Są to łańcuszki, które są bardzo cienkie łańcuszki z różnymi dodatkami, takimi delikatnymi. One są regulowane, jest to ozdoba na szyję. Oczywiście można łączyć z grubszym łańcuszkiem, to jest bardzo w tej chwili popularne. No i bardzo popularne są również kolczyki wiszące, kolczyki z kamieniami. Jest to biżuteria, która jest hipoalergiczna, która nie uczula. Koszt tej biżuterii jest zdecydowanie przystępny, nie jest to droga rzecz. Taką biżuterię można dostać w prezencie, można sobie też wymieniać, ponieważ cena jest przystępna. Wyroby są przepiękne, są bardzo oryginalne, z kamieniami półszlachetnymi, także zapraszam serdecznie na zakup. Zapraszamy w dni targowe, czyli w czwartek, w sobotę, jak również w niedzielę, czyli gdy jest giełda samochodowa. Wtedy jesteśmy tutaj, mamy stoisko, zapraszamy na zakupy i zapraszamy na Dzień Kobiet. Serdecznie coś doradzimy. Zapraszam również słowackich klientów na zakupy do mnie na stragan z chirurgicką ocelą na 8 marca Międzynarodny Dzień Żeń. Możecie sobie kupić chirurgicką ocel, pierścionki, ryciaski, nauszniczki, a i ryciaski na rukę i na kark. Zapraszam serdecznie.